Dzisiaj rozegraliśmy mecz z WKK i mimo to, że zwykle przegrywaliśmy z nimi większą ilością punktów, dzisiaj mimo, że wiedzieliśmy, że jest to lepsza drużyna, to parliśmy cały czas i mimo to, że byliśmy mniejsi, słabsi odrobinę, jeśli chodzi o ręce i nogi i tak dalej, to próbowaliśmy cały czas i staraliśmy się ugrać. Były momenty słabsze, ale i były momenty lepsze i większość momentów to były te lepsze momenty. Powiedziałem chłopcom szatni, że pomimo tego, że ten mecz przegraliśmy, a poranny wygraliśmy, to w tym meczu zagrali dużo lepiej. Z większym zaangażowaniem, zdecydowaniem, skuteczniej, lepiej bronili, bardziej się bili, bardziej walczyli i jestem z nich dumny, pomimo tego, że przegraliśmy dość znacznie, chociaż pierwsza kwarta na to nie wskazywała, potem trochę opadliśmy sił. No, WKK jest bardzo dobrą drużyną, mają bardzo wyrównany skład, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, w zasadzie każdy ich rocznik, także tyle. Dzień dobry, pan na imię Tymon Delarzyński, zostałem w MVP meczu. Okay. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Myślę, że kluczowym elementem była tutaj obrona nasza agresywna. Bardzo dobrze naciskaliśmy przeciwnika na całym boisku. To wymuszało dużo strat u nich. I myślę, że było to zdecydowanie kluczowe do tego zwycięstwa. Brakowało nam trochę skuteczności w ataku, co też mogło lekko frustrować, ale na szczęście udało się dowieść końcowy rezultat.